Słyszymy dzisiaj bardzo mocne słowa Chrystusa kierowane do ludzi, którzy żądają jakiegoś określonego znaku. Warto tutaj dodać, że Żydzi nie potrafili zrozumieć do końca nauki Chrystusa. Było to chyba też naznaczone, że nie takiego spodziewali się wodza, który będzie im przewodził. Takiego, który umrze na krzyżu. Takiego, który ta męka zostanie poprzedzona cierpieniem, odrzuceniem. Myślę sobie, że nawet w naszym życiu codziennym też wielokrotnie spędzamy czas na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Prosimy Pana Boga o konkretne znaki, może nawet cuda, czy dla siebie, czy dla osób, na których nam bardzo zależy w życiu. I też widzimy, że od razu tej szczególnej łaski od Pana Boga nie otrzymujemy. I zawsze pojawi się czasem na tej drodze duchowej jakieś zdenerwowanie, bo przecież wielokrotnie prosiliśmy, a Bóg nas nie wysłuchuje. Myślę sobie, że w takich sytuacjach warto właśnie na osobności wejść do kościoła, tam gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament ołtarza, czy tym w szczególnym czasie październikowym, kiedy przyzywamy też stawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, warto odmawiając Różaniec Święty modlić się przede wszystkim o to, abyśmy potrafili z wielką taką pokorą, otwartością swojego serca wsłuchiwać się w to, co nieustannie Jezus pragnie skierować do naszych serc. Na pierwszym miejscu poprzez Jego Ewangelię. Na drugim miejscu poprzez różne wydarzenia, które wpisują się w historię naszego codziennego życia. Myślę, że dla nas takim przykładem może być dzisiejsza patronka, święta Teresa od Jezusa, mistyczka, ta, która została cudownie też uzdrowiona, że potrafiła w takiej prawdziwej modlitwie i zaangażowaniu powierzać swoją wspólnotę i ludzi, których nieustannie nosiła w swoim sercu. Wielka odwaga, wielka pokora, ale przede wszystkim prawdziwe takie zaangażowanie i przyznanie się do tego, że Jezus jest jej Mesjaszem, ten, który wskazuje tą szczególną drogę prowadzącą do zbawienia. Dlatego zachęcam wszystkich, abyśmy starali się właśnie poprzez swoją prywatną modlitwę, medytację, zaufanie, też otwierać swoje serce na to szczególne słowo, które może przemieniać nieustannie nasze życie.